Umowa koalicyjna, proszę Państwa, umowa. Zgodnie z doktryną sojuszu w wysokości 2% PKB. Autor artykułu pisze, że sojusz potrzebuje lepszej, bardziej wydolnej armii. A teraz żadna ilość skarg Stanów Zjednoczonych nie polepszy sytuacji. Mogą tego dokonać tylko czyny i dlatego Stany Zjednoczone powinny przenieść swoje jednostki do Polski. Takie głosy zza oceanu pozytywnie odbiera poseł Michał Jach. Przewodniczący Komisji Obrony mówi, że po raz kolejny pokazują one niezadowolenie Stanów Zjednoczonych z polityki oszczędzania niektórych krajów, głównie Niemiec, na obronności. Powinno dawać przykład wszystkim, jak należy dbać o nasze wspólne bezpieczeństwo europejskie. Skoro Niemcy uważają się za lidera Unii Europejskiej, to również powinny wyznaczać jakieś kierunki zapewnienia bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa tego strategicznego dla całej Unii Europejskiej. Rozesłała SMS-a, pojawiają się takie bardzo krytyczne nawet opinie publicystów czy ekspertów na temat niewywiązywania się przez ucieszyła się z tego, ale też zatkowanie środków na obronę narodową. Niemcy do ubiegłego tygodnia zobowiązały się do zwiększenia nakładów na obronność do 2% PKB do 2024 roku. Obecnie przeznaczają na nią około 0,3%. Zakładane przez NATO 2% PKB na armię przeznacza z kolei Polska, która chce również dojść do poziomu 2,5% PKB. Izraelska policja planuje przedstawić premierowi Izraela Benjaminowi Netanyahu zarzuty korupcyjne. Szef izraelskiego rządu odpiera oskarżenia. Przyznaje, że śledczy najpewniej wydadzą zalecenia w sprawie zarzutów przeciwko niemu. To ostatecznie odrzuci je prokuratura. Chcę was uspokoić. Nic nie będzie, ponieważ znam prawdę. Oświadczył Netanyahu, cytowany przez dziennik The Times of Israel. Izraelskie media podały wcześniej, że policja ma przedłożyć swe zalecenia dotyczące śledztwa w sprawie Netanyahu prokuratorowi generalnemu na początku przyszłego tygodnia. Policja podejrzewa Netanyahu m.in. o udział w praktykach korupcyjnych, oszustwo i naruszenie zaufania. Jedno dochodzenie dotyczy doniesień, że przyjął on luksusowe prezenty od swoich zwolenników. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Tylko żyją dzieci z jeziorami jak ropuchy. Człowiek w górach. Przesuwać granice niemożliwego. Temat dzisiejszych rozmów zakończony w Radiu Maryja i telewizji trwało o godzinie 18:15. I w Radiu Maryja druga część o 21:00. Chyba nie zaprzyjaźnił. No cóż, może ona się już teraz zmieniła? Chyba, że nauczyłabym ją grać i powtarzać innym zagadki. A nie jakieś tam gadki szmaty. No. Ten mój dołeczek pod nosem jest dość głęboki. Patrz, o, o, o. Bo często kładę palec na ustach, bo ja lubię sekrety i tajemnice, zwłaszcza te zagadkowe. Właśnie. W zachowywaniu tajemnic najlepiej jest naśladować, wiesz kogo? Oto cię zapytam zagadką Golluma. Słuchaj, żyje, a jednak nie oddycha. Ciągle jej zimno, ale nie sicha. Choć niespragniona, wciąż się wodą poi. Nie słychać chrzęstu jej łuskowej zboi. No wiadomo, że to jest ryba. No tak. Nie ma jeszcze głosu, więc potrafi strzec tajemnicy, która spada na dno jak kamień. No. Ale ja jeszcze mam jedną zagadkę Golluma, która też może mieć coś wspólnego z plotką, czy z pleciugą, czy plotkarą. Co to jest? Pamiętasz? No. Czerwonej stajni. 30 białych. Upadłość nazwana konsumencka. Kilka słów wyjaśnienia, co to jest w ogóle upadłość. Ze strachu. Otóż upadłością określa się taką procedurę sądową, prawną, która ma na celu pogodzenie dwóch bardzo trudnych do pogodzenia interesów. Z jednej strony, poprzez upadłość udziela się ochrony prawnej dłużnikowi, który nie jest w stanie spłacić swoich długów. Z drugiej strony natomiast dba się o to, żeby przynajmniej w części jego wierzyciele mogli uzyskać w tym postępowaniu zaspokojenie swoich roszczeń. Upadłość jest pojęciem, które funkcjonuje przede wszystkim w odniesieniu do niewykonania.
wypłacalnych przedsiębiorców. I stąd może wiele nieporozumień, które w praktyce się pojawiają, stosowania tak zwanej upadłości konsumenckiej. Dziękujemy redakcji Anioła Stróża za jej przygotowanie, a przed nami wspólna modlitwa. Wspólna, bo mam nadzieję właśnie, że z Waszym udziałem numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, numery w naszej rodzinie 536 600 200. Również na naszych najmłodszych słuchaczy, którzy mieszkają bądź przebywają teraz poza Polską. Stała się bankrutem, stała się taką osobą, która nie jest w stanie własnymi siłami rozwiązać swoich problemów. I ustawa, która obowiązywała przez blisko 5 lat, okazała się wielkim, można powiedzieć, oszustwem wobec społeczeństwa, dlatego że z tej ustawy w ciągu tych kilku lat udało się skorzystać na liczbie nieprzekraczającej 100 Polaków, którzy mogli z takiego uderzenia skorzystać. Dlaczego? Dlatego, że ustawiono tak wysoką poprzeczkę, ustawiono tak surowe przesłanki, które dopuszczały w ogóle ogłoszenie upadłości, że praktyka pokazała, że bardzo wąska grupa mogła z tej ustawy skorzystać. Oczywiście był to wielki dramat blisko 1,5 milionowej społeczności Polaków, która nie była w stanie sama uwolnić się, sama nie spłacić ani w żaden sposób prawnie dopuszczalnie uwolnić od zadłużenia. Dlatego też na przełomie 2014 i 2015 roku zmieniono tę ustawę bardzo istotnie, otwierając szeroko drzwi dla tych, którzy o własnych siłach nie są w stanie rozwiązać swoich problemów. Dlatego też cała ta procedura oddłużeniowa być może bardziej zręcznie można byłoby nadać, byłoby przede wszystkim stworzyć osobną ustawę, nadać jej inny tytuł, taki, który bardziej oddawałby sens tej regulacji prawnej. Niemniej prawodawca zdecydował się, ażeby był to w dalszym ciągu ten jeden rozdział w ustawie prawo upadłościowe w obecnej ustawie. I dlatego też procedura oddłużeniowa, bo tak ją będziemy tutaj nazywali, jest wzorowana na upadłości, na regulacji prawnej, która rozwiązuje problemy upadłych, niewypłacalnych przedsiębiorców. Skąd to określenie konsumenckie? Otóż nie jest to określenie ustawowe. W ustawie tytuł tego rozdziału ma brzmienie upadłość osób fizycznych nieprowadzącej działalności gospodarczej. Natomiast media natychmiast zamieniły tą długą, barokową nazwę tego, zamieniły ten tytuł na coś, co bardziej przemawia do wyobraźni społeczeństwa, mianowicie nazwano to upadłością konsumencką. Podkreślam, że ten wyraz konsumencki będę używał w cudzysłowie jako taki bliższy właśnie, pozwalający na lepsze zrozumienie tych reguł prawnych tytuł. Tak więc mamy wreszcie prawo oddłużeniowe, mamy wreszcie prawo, które już trzeci rok pozwala na rozwiązywanie już dużej rzeszy w tej chwili osób potrzebujących problemu. Dla Państwa, którzy może siedzą przed komputerem, już za chwilę pewnie pojawi się na Facebooku nasze zdjęcie, będzie można pisać swoje komentarze, pytania. Informacja jeszcze taka, że na stronie www.fundacjadobra.pl, Fundacja Dobra pisane razem, jest więcej informacji na temat tego centrum, w którym
pan Mariusz Trela pracuje. Także więcej informacji jest w tym miejscu. Nie wszystkie będziemy podawali na antenie. A ty się tylko włączyłeś do modlitwy, więc powiedz, co dobrego u siebie. Teraz, proszę pana, jeżeli chodzi o... A do której chodzisz klasy? O to kto, że tak powiem, może się o to ubiegać. Jakiś wniosek pewnie trzeba złożyć. O przedszkola. Czyli Antek to są czy każdy, że tak powiem, może złożyć wniosek, najwyżej ten wniosek nie przejdzie, prawda? Przez tam mieszkacie, tak? Co, jakie jest postępowanie? Bo wielu jest poszkodowanych, no, niekiedy brakiem, koniecznie babcie, brakiem rozsądku, niekiedy upadkiem zdrowia, mam czy jakimiś innymi nieszczęściami życiowymi, które utraty pracy, na przykład dobrej pracy, która umożliwiała spłacanie kredytów. Jaka jest kolej rzeczy? Tak, słusznie pan zwrócił uwagę, że jest to procedura, która dzieje się. A ty gdzie mieszkasz? Się przed sądem właściwym do prowadzenia postępowań odłożeniowych, czyli tych upadłościowych wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jest sąd upadłościowy. Jest to takie określenie używane w stosunku do sądów gospodarczych. Do wierówki chodzi. I dobrze, wszystko w zarówce? Właściwym na terenie całego kraju jest sąd rejonowy, wydział gospodarczy. W niektórych sądach stworzono odrębny wydział upadłościowy, albo więc w zależności od tego, dobrze, Julko, to gdzie dana osoba ma miejsce zamieszkania, czy gdzie znajduje się jej majątek, tam będzie właściwy sąd, sąd gospodarczy, ale w każdym wypadku jest to sąd rejonowy. I teraz trzeba tam się udać, czy po informację, czy już ten wniosek można pisać, co taki wniosek musi zawierać? Tak. Jest to postępowanie, które inicjuje się poprzez złożenie wniosku na formularzu urzędowym. Julko, bardzo dziękuję. Formularz urzędowy możecie państwo pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. To jest adres... Proszę bardzo, Radio Maryja. ms.gov/v.pl i tam jest zakładka formularzy. Chcielibyśmy się pomodlić o zdrowie dla naszych babci. Wnioskodawca, czyli dłużnik, w niektórych sytuacjach może wierzyciel również złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika. A z kim rozmawiamy? Wypełnia formularz. Do formularza załącza dokumenty, na których opiera swoje twierdzenia zawarte w tym wniosku. I wniosek wraz z opłatą w wysokości 30 zł składa w biurze podawczym czy wysyła pocztą na adres właściwego miejscowo dla siebie sądu gospodarczego. Powtarzam, jest to zawsze sąd rejonowy, wydział gospodarczy. Na tej podstawie sąd wszczyna postępowanie i po zbadaniu poprawności formalnej takiego wniosku, to czy sąd ocenia, czy podano tam wszystkie istotne informacje, czy nie ma błędów, czy niepotrzebne jest uzupełnianie jakichś danych. Wówczas sąd wyznacza najczęściej rozprawę, czasem na posiedzeniu niejawnym wydaje orzeczenie, ale zazwyczaj wyznacza rozprawę, na które wzywa tego dłużnika, tego, który chciałby z tej procedury skorzystać. I dłużnik na tej rozprawie wtedy przedstawia szczegółowo wszystkie okoliczności, które doprowadziły do stanu jego niewypłacalności, czyli można powiedzieć, że potocznym, drugi semestr rozpoczęty, tak? Sąd ocenia, czy zasługuje na jego sytuację, zasługuje w świetle przepisów prawnych, tu nie ma dowolności w ocenie sądu, tylko sąd ocenia w świetle przepisów prawnych, czy dana osoba zasługuje na takie oddłużenie. Jeśli tak, to ogłasza upadłość. I od momentu ogłoszenia upadłości już ten dłużnik jest objęty ochroną prawną. Na czym ta ochrona polega? No przede wszystkim na tym, że żaden z jego wierzycieli nie może wszczynać nowych procesów w stosunku do niego, ani też nie może wszczynać przeciwko niemu egzekucji. Tak więc dłużnik od tego momentu łapie oddech, ponieważ no, przestaje być nękany już przez swoich wierzycieli. Dlaczego? Dlatego, że sąd ogłaszający upadłość powołuje dwie
osoby do pełnienia bardzo istotnej funkcji. Bardzo Ci dziękuję za Twoją modlitwę, za telefon, do następnego usłyszenia. Pierwszą funkcją jest sędzia komisarz. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Jest to sędzia ze składu sądu upadłościowego. Szczęść Boże. Jego zadaniem jest nadzorowanie, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem tego postępowania. I w toku postępowania praktycznie wszystkie decyzje, za wyjątkiem tych zastrzeżonych wyraźnie do sądu, też je wymienia za chwileczkę, podejmuje sędzia komisarz. Czyli sędzia komisarz jest takim lekarzem pierwszego kontaktu w toku całego postępowania, ponieważ z nim kontaktuje się zarówno dłużnik, jak i wszyscy wierzyciele poprzez sędziego komisarza uczestniczą w tym postępowaniu. To drugą ważną osobą jest do zdrowia ktoś, kogo określamy w naszym żargonie prawniczym określeniem superkomornika, ponieważ jest to wtedy ziom wyraźnie kojarzy i rozumieją tą rolę, którą rolę pełni syndyk. Syndyk jest osobą, która posiada licencję, czyli jest osoba, której kompetencje sprawdzono, zdała egzamin państwowy, ma licencję udzielaną przez Ministra Sprawiedliwości, pozwalającą na prowadzenie postępowań upadłościowych. Między innymi, bo również ta licencja rozszerzona jest na postępowania restrukturyzacyjne, więc jeżeli chodzi o udzielanie pomocy przedsiębiorcom, w sytuacjach kryzysowych, to również taka osoba jest do tego kompetentna. I zadaniem syndyka, zadania syndyka są dwa. Bo trzeba też na siebie uważać, pierwsza rzecz, po ustaleniu stanu majątku i rzeczywistego stanu zadłużenia wnioskodawcy, dłużnika, syndyk sporządza listę wierzytelności. Lista wierzytelności to jest taki spis wierzycieli, którzy mają jakiekolwiek należności wobec dłużnika. Skąd? Skąd syndyk wie, na imię? Gdzie szukać wierzycieli? Otóż wierzycieli musi wskazać najpierw dłużnik we wniosku. Czyli on musi przedstawić sądowi wszystkie dokumenty świadczące o tym, komu z jakiego tytułu jest winien, jakie pieniądze. Oprócz tego po ogłoszeniu upadłości syndyk ogłasza w prasie, ogłasza w publikatorze urzędowym fakt ogłoszenia wobec danej osoby upadłości i wzywa wierzycieli do tego, żeby dokonywać złożenia wierzytelności. Czyli każdy z wierzycieli, który chce uczestniczyć w tym postępowaniu, musi złożyć pismo procesowe adresowane do sędziego komisarza, w którym podaje, z jakiego tytułu ma jakąś należność, w jakiej wysokości przedstawia dokument. Sędzia komisarz to weryfikuje i przedstawia, później przekazuje te dokumenty wraz ze zgłoszeniem syndykowi. Syndyk przygotowuje mu listę wierzycieli, czyli jest ta lista wierzytelności, którą sędzia komisarz ogłasza. Umieszcza ogłoszenie w budynku sądu o tym, że taka lista została sporządzona i każdy z wierzycieli jest niezadowolony z tego, że ale pewnie szybko urośnie. Wskazany wprawdzie jako wierzyciel, ale na przykład w mniejszej kwocie niż tą, którą deklarował sam, może zaskarżyć list. Wówczas to już są kwestie takie szczegółowe, proceduralne, ale wówczas rozpoznaje środek zaskarżenia. Sędzia komisarz je ustala, czy takie zaskarżenie jest słuszne, czy nie. I po zakończeniu tych wszystkich procedur weryfikujących sędzia komisarz zatwierdza listę wierzytelności. I tak jak mówię, to jest zwieńczenie tej jednej nitki zadań syndyka. Druga natomiast przestrzeń jego aktywności to jest zabezpieczenie całego majątku dłużnika. Czyli oczywiście dłużnik ma majątek. Czasem ten majątek jest znaczny, bo są to nieruchomości, są to jakieś istotnej wartości, o istotnej wartości rynkowej, ruchomości, pojazdy, wyposażenie ekskluzywne, czasem wyposażenie domu czy mieszkania. Zadaniem syndyka jest oszacować wartość tych składników, a następnie sprzedać. Bardzo Wam dziękuję za modlitwę, a która się teraz modliła. Tutaj jest znacząca różnica pomiędzy upadłością tak zwaną konsumencką i upadłością przedsiębiorcy, ponieważ upadłości przedsiębiorcy syndyk sam sprzedaje wszystko. Natomiast w upadłości konsumenckiej syndyk może udzielić upoważnienia upadłemu, żeby on sobie rzeczy ruchome sprzedawał sam.
Oczywiście musimy złożyć sprawozdanie, pieniądze przekazać syndykowi, ale tutaj jest pewna, pewne pole swobody, bo dłużnik zwykle wie na przykład, kto może być zainteresowany rzeczami, które do niego należą. Po wpieniężeniu wszystkich rzeczy syndyk ustala plan podziału, czyli obrazowo mówiąc, otwiera worek, do którego wrzuca pieniądze, z tego worka później się między wierzycielem. Ustalanie planu podziału też wymaga później weryfikacji przez sędziego komisarza. Sędzia komisarz taki plan podziału zatwierdza. Plan podziału odpowiada na pytanie, kto i w jakiej kwocie otrzyma zaspokojenie z tego, co udało się uzyskać z pieniężenia wszystkich rzeczy i praw majątkowych, bo mogą to być na przykład jakieś lokaty, jakieś papiery wartościowe, które dłużnik posiada, więc syndyk wszystko to spieniężę i później z tego worka po prostu dzieli dla wierzycieli, ale według planu, który zatwierdza sędzia komisarz. Dawidzie, bardzo dziękuję za twoją modlitwę. Pozdrowisz od nas wszystkich w domu, całą rodzinę? Tych środków pieniężnych? No to świetnie. Pozdrawiamy rodzinę z panem Bogiem. O ile warunki finansowe proszę bardzo, Radio Maria. Jest zatrudniony, ma wysoką rentę czy emeryturę, więc może w części jeszcze oprócz tego, że spieniężono jego majątek nie poznałam w części spłacono wierzycieli, to przez jakiś czas jeszcze z jego z tych pieniędzy wypracowywanych przez niego można będzie jeszcze w jednej części wierzycieli spłacić. Sąd ustala plan spłaty, ustala go na okres nie dłuższy jak 36 miesięcy, czyli najdłużej przez 3 lata jeszcze dłużnik będzie musiał spłacać swoje wierzycieli. I tu bardzo istotna sytuacja, otóż taką upadłość, zwaną konsumencką, ogłasza się również wobec osób, które nie mają kompetencji, nie mają żadnego majątku. Pomagaliśmy szeregu takim osobom, które Karolu, bardzo dziękuję za twoją modlitwę. Z różnych losowych sytuacji powstawały trudne, natomiast nie było majątku. Więc w takiej sytuacji osoby zostają oddłużone przez sąd od razu po ustaleniu listy wierzytelności. I kolejne połączenie. Bardzo jak tylko zostanie ustalone, komu ile się należy, Szczęść Boże. To wtedy sąd może wydać postanowienie o umorzeniu wszystkich długów, które powstały w okresie przed ogłoszeniem upadłości. To też trochę daleko. Jeżeli sytuacja zmieni się w trakcie postępowania, to zapraszamy i osoba, wobec której ustalono plan spłaty, a powiedz Matyldo, za kogo będziesz się modliła? Podupada na zdrowiu, przechodzi na rentę czy emeryturę, ma bardzo niskie świadczenia, więc wtedy sąd może skrócić na okres krótszy niż 3 lata, skrócić spłacanie tych rat dla wierzycieli, albo może zupełnie od razu uwolnić, czyli uchylić ten plan spłaty, prawda, i umorzyć od razu. Tak jak powiedziałem, w sytuacjach szczególnych osób, które nie mają majątku, może nastąpić bardzo szybkie umorzenie długu. I najważniejsze pytanie, na które powinniśmy słuchaczom udzielić odpowiedzi, co to dla nas znaczy umorzenie długu, to znaczy opcja zero. To znaczy, że po zakończeniu tego postępowania już żaden z wierzycieli nie będzie mógł dochodzić do nich tych należności, które powstały przed ogłoszeniem upadłości, ani banki, ani parabanki. Bardzo często mamy możliwość pieniędzy w Krzyża Świętego, dobrze? Wiemy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję na tej drodze, za twoją modlitwę, które właśnie dla całej rodziny, też dla ciotki. Także przekazasz? Bardzo często dramatycznych życiowych wciągają zadłużenia i wtedy niezależnie od tego, wobec kogo są te długi, bardzo dziękuję wam, że pamiętacie o nas. Czyli osoba po zakończeniu takiego postępowania po prostu zaczyna nowe życie z czystą kartą. Jeżeli jej majątek sprzedano w toku postępowania upadłościowego, to w mojej ocenie i tak, zresztą tak wyjaśniamy to klientom, to w mojej ocenie i tak jest to dobre. Dlatego, że ta osoba wychodzi na powierzchnię, wychodzi z głębokiej jamy, w której bardzo często też emocjonalnie jest pogrążona, jednokrotnie w depresji, trafiają do nas ludzie bardzo mocno.
sytuację, odrzuceni przez swoje otoczenie. Czasem związki małżeńskie też rozpadają się właśnie z tego powodu, że właśnie nie radzi sobie małżeństwo ze spłatą długów. Tutaj natomiast ta procedura wychodzi z pomocą w tym znaczeniu, że osoba, wobec której umorzono długi, jest osobą wolną od tych długów, które powstały wcześniej. No to już sytuacja, że tak powiem, szczęśliwa, końcowa. I właściwie zaczął pan tutaj od podjęcia przez sąd rozpatrywania wniosków. To znaczy, że te wnioski sąd zaakceptował jako, że tak powiem, spełniające warunki, by móc rozpocząć to działanie. Natomiast na pewno jest jakieś sitko, które te wnioski odsiewa, bo nie każda argumentacja jest przez sąd przyjęta. I teraz może coś na temat tego sitka, co że tak powiem, pozwala podjąć tą sprawę sądową, a co w ogóle nie ma sensu startować. Czy to jest kwestia utraty pracy, czy choroby, no przynajmniej jakoś tak z grubsza. Chciałbym, żeby pan słuchaczy zapoznał z tym, co można wnioskować. Jaka podstawa byłaby do tego, by ta upadłość mogła nastąpić? Tak, podstawą wszczęcia takiego postępowania jest niemożność spłaty długów, oczywiście, które powstały. Tak. To jest, tak rozumie się, pojęcie niewypłacalności, czyli w języku potocznym bankructwo. Tak jak powiedziałem, w języku potocznym używa się określenia upadłość konsumencka, natomiast ustawa używa określenia postępowania upadłościowe wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. I tutaj zatrzymajmy się na moment, ponieważ rodzi się naturalne pytanie, kto będzie w ogóle związkiem ze sobą. Otóż są to pierwsze osoby, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej, czyli osoby, które są zatrudnione, świadczą usługi, na podstawie umowy o pracę, są to emeryci, renciści, prawda, że nigdy z biznesem nie mieli nic wspólnego. Drugą kategorią osób, które mogą ubiegać się o roszczenie, to są osoby, które już nie są przedsiębiorcą. Czyli ktoś, mówimy w języku potocznym, prowadził firmę na siebie na podstawie zgłoszenia w ewidencji działalności gospodarczej i w pewnym momencie tą działalność zamknął, zlikwidował, ale długi został. Takie osoby również pod pewnymi warunkami mogą ubiegać się o dłużenie. I również pojawiły nam się takie sytuacje, w których nasi prawnicy współpracujący z fundacją się angażują, że są osoby, które na przykład zarządzały spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, wchodziły w skład zarządu. Osoby te nie poradziły sobie z sytuacją spółki i doszło do bankructwa spółki. Długi nie zostały z majątku spółki spłacone, natomiast wierzyciele sięgnęli po taką instytucję regulowaną zarówno przez przepisy ordynacji podatkowej, czyli jak i kodeks spółek handlowych, że w sytuacji, kiedy spółka nie płaci swoich długów, mówimy o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, to za te długi odpowiedzialność majątkiem prywatnym ponoszą członkowie zarządu. I trafiają do nas również osoby, które w takich sytuacjach popadają w zbiorowe zadłużenia, bo nie są w stanie spłacać długów, które zaciągała spółka. Ja opowiem później może o takich przypadkach, żeby to było zrozumiałe w ogóle, no, dlaczego takie osoby miałyby zasługiwać na skorzystanie z tej procedury. Natomiast odnosząc się do tego pytania, które pan redaktor zadał, czyli dotyczące SIT, proszę państwa, jedna kategoria osób na pewno nie może skorzystać z odłużenia. Są to osoby, które doprowadziły do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa albo istotnie zwiększyły stopień tej niewypłacalności. O jakie osoby chodzi? Osoby, które po prostu nierozsądnie zarządzają swoim majątkiem, które na przykład kupowały towary lub usługi, nie mając możliwości faktycznej spłaty kredytów, które na ten cel zaciągały. Są też osoby, które na przykład oddawały się kosztownym pasjom, podróżom, również biorąc pożyczki, biorąc kredyty na sfinansowanie, mimo
która zobowiązywała lekarzy do pracy powyżej 48 godzin. Narastający konflikt był na rękę totalnej opozycji i byłemu ministrowi zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi, który i dziś nie wierzy, że porozumienie cokolwiek zmieni. Sytuacja miała miejsce, to zamkniętymi oczami tutaj nie ma żadnych wyjątków, nie ma żadnych przywilejów dla osób, które w taki sposób powtarzam umyślnie lub podrażającego niepoznawstwa, czyli to są dwie takie bardzo surowe kategorie wyjścia winy w praktyce cywilnej, doprowadziły do swojego bardzo. Wszystkie inne osoby, nawet jeżeli w stosunku do nich zachodziłaby któraś z przesłanek określonych w umowie, w ustawie przesłanek negatywnych, to i tak będą mogły starać się o to, żeby sąd reżim, który zakłada wzrost finansowania ochrony zdrowia do 6,8% PKB od 2021 roku. Chyba, że przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Co to znaczy? Sąd bada sytuację i stwierdza, że za ludzi, któraś z wymienionych w ustawie przeszkód, ja nie będę o tym szczegółowo mówił, bo myślę, że to są już zbyt szczegółowe zagadnienia, a mimo to dłużnik przekona sąd, że na przykład znalazł się w takiej sytuacji, która co do zasady nie usprawiedliwia odtworzenia, ale zanim przemawiają tak szczególne okoliczności, takie właśnie humanitarne, że społeczeństwo powinno takiej osobie udzielić pomocy. Czyli za wyjątkiem tej jednej przesłanki, która ma charakter bezwzględny, bezwarunkowy, dłużnik może przez dosięgę prawa przejście do drugiego etapu, czyli może uzyskać zielone światło, może uzyskać decyzję o ogłoszeniu w stosunku do niego upadłości i wtedy uczestniczy w postępowaniu upadłościowym. Czyli jeśli nie ma majątku, to po sporządzeniu listy wierzytelności, przypominam, od razu może ubiegać się o odtworzenie, natomiast jeżeli ma majątek, to majątek zostanie spieniężony, zostanie sporządzony plan podział, wypłacone pieniądze wierzycielom i później na okres do 3 lat może być plan spłaty ustalony. To znaczy, jeżeli była na przykład utrata pracy, był czas, kiedy likwidowano przedsiębiorstwa, ludzie tracili pracę, zatrudniali się na etatach dużo niżej płatnych, które właśnie nie pozwalały już tych etatów spłacać, należeć się, czy powiedzmy utrata zdrowia, udokumentowana utrata zdrowia. No i teraz jakiś ratunek. Ktoś bierze kredyt, żeby jednak się jakoś poratować, jeden wydał decyzję o przekazaniu placu do dyspozycji wojewody. Czasem kilkanaście. No właśnie, czasem kilkanaście. Czasem jest taki spód wydarzeń, który usprawiedliwia, udaje nam się przekonać sąd, że nawet zaciągnięcie wielu różnych pożyczek czy kredytów w różnych instytucjach finansowych było uzasadnione szczególną sytuacją. Pomagaliśmy niedawno pani, która samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Sama pracowała zawsze bardzo odpowiedzialnie, podchodziła do swoich obowiązków, natomiast uzyskiwała niskie wynagrodzenie. Oprócz tego jedno z dzieci jest przewlekle chore, wymagało ciągle leczenia, ciągle rehabilitacji i wydatków, ponoszenia wydatków. I okazało się, że ta pani przez szereg lat właśnie na przykład trzeba było sfinansowania badań czy zabiegów operacyjnych. Na te potrzeby, na te cele zaciągała pożyczki, które później okazało się, że były zbyt ciężkie do spłaty. Czy pojawiały się jakieś sytuacje, na przykład konieczność remontu, bo przeciekał dach i trzeba było po prostu z dnia na dzień natychmiast przeprowadzić remont mieszkania, w którym rodzina mieszkała. I w ten sposób rodziły się kolejne pożyczki.
ich obozowi politycznemu, a jeżeli już, to, że ktoś to aby on stał w jakimś zupełnie peryferyjnym miejscu. Nie i przekreśla jego możliwości, jego szans na to, na skorzystanie z tej procedury odurzeniowej. Tak, wzajemnie. Który w dodatku jest miejscem obarczonym roszczeniami reprywatyzacyjnymi. Ja wspomniałem tutaj o tym, że jedną z kategorii osób, które ubiegają się o odurzenie, są osoby, które zarządzały spółkę. Dwukrotnie zetknęliśmy się z taką sytuacją, gdzie młody człowiek również wtedy, gdy wskazała na został miejsce w jednej sytuacji przymuszony w drugiej, poproszony przez rodzinę do tego, o przejęcie zarządu spółce, którą kierował ojciec. Smoleńsku nigdy w jednym nie i w drugim wypadku ojców tych panów zdiagnozowano chorobę nowotworową, która miała błyskawiczny przebieg. W ciągu chyba niecałego roku te osoby zmarły. No i na to, żeby nie doszło do upadłości całego przedsiębiorstwa, ktoś musiał się tym zająć. Oczywiście w tym wypadku jedyną osobą zdolną, jak mówimy, do noszenia w rodzinie był ten młody człowiek. Oczywiście nie mając żadnego przygotowania w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, znajomości prawa czy finansów, taka osoba sobie nie poradziła z tym problemem. W jednym wypadku mamy wręcz stwierdzone oszustwo, jakich dopuszczali się kontrahenci tej spółki, widząc, że teraz w zarządzie jest młody, niedoświadczony chłopak i wykorzystywano jego naiwność, jego duży kredyt zaufania i później okazało się, że egzekucje prowadzone wobec spółki były bezskuteczne i w tej chwili ten człowiek ponosi odpowiedzialność za szereg różnych zobowiązań. Przygotowujemy właśnie w tej chwili wniosek o ogłoszenie jego upadłości, mając nadzieję, że przekonamy sąd, że tutaj była sytuacja losowa, w której po prostu ten człowiek uciekł. I w takich sytuacjach w naszej ocenie, mówimy o Izbie Mnogiej, reprezentując zespół prawników specjalizujących się w tej dziedzinie prawa, w takich sytuacjach staramy się przekonać sąd, że ten osoba zasługuje na odszkodowanie. To znaczy tak, widzę, że napisanie wniosku to jest poważna sprawa i to powinien pisać prawnik, do którego przynosi się wszystkie dokumenty, które mogą pomóc. Tak, także trzeba pójść najpierw gdzieś do biura prawniczego, żeby po prostu ten wniosek był należycie sformułowany i również ten prawnik reprezentuje przed sądem prawdopodobnie też dłużnika. A właśnie, bardzo ważne jest, że pan otóż tak, jest to pozornie proste wypełnienie tego formularza. I są osoby, które na przykład zgłaszają się do nas tylko z prośbą o to, żeby pomóc im albo zweryfikować na przykład, czy prawnie ten wniosek nie dotykał takich spraw. Dlatego, że sprawa upadłości konsumenckiej konieczna jest asysta prawnika nie tylko na etapie złożenia wniosku, ale ważniejsza jest na tej rozprawie, gdzie trzeba obronić ten wniosek. Trzeba czuwać nad tym, prawda, jaką treść zeznań składa taka osoba, też poprzez pytania zadawane na rozprawie, ukierunkowanie sądu, żeby właściwie ocenił tą sytuację. I trzeci moment, czy etap, na którym prawnik jest bardzo potrzebny, to jest po ogłoszeniu upadłości. Ponieważ nawet jeżeli ktoś zapracuje na ogłoszeniu upadłości, to później poprzez na przykład nieumiejętność współpracy z syndykiem, a w ogóle niezrozumienie natury tego postępowania, może dojść do tego, że zostanie stwierdzone, że na przykład nie ujawnił wszystkich okoliczności, albo podał nieprecyzyjne dane i zostanie ukarany umorzeniem postępowania. Bo to jest bardzo surowa konsekwencja, która pozbawia taką osobę na 10 lat możliwość skorzystania ponownie z ogłoszenia. I dlatego tutaj moja zachęta jest taka, ażeby osoby, które potrzebują pomocy, czy chcą skorzystać z tej procedury, absolutnie nie podejmowały tego zadania same, jeżeli nie mają przygotowania prawniczego, tylko szukały specjalistów, prawników specjalizujących się w sprawach upadłościowych i absolutnie nie poprzestawały właśnie tylko na tym, żeby prawnik przygotował wniosek. W ogóle takiej zasadzie nie przyjmujemy w takim sądzie. I tutaj jest troszkę bariera. Kwestia odpowiedzialności za to, bo
Jeżeli ja napiszę wniosek, to osoba pójdzie sama, to później do mnie będzie miał tak spali ten wniosek, bo ona spali, nie spali swoją sytuację. Mieliśmy niejednokrotnie taką historię, gdzie na przykład stres powodował tak silne zablokowanie tej osoby, że u nas na rozmowie, na konsultacjach, ona świetnie przedstawiła wszystkie okoliczności, a przed sądem blokada i nie była w stanie nawet na puste pytania sądu, tak? Bo musieliśmy pomagać, musieliśmy poprzez nasze wsparcie zadawanie pytań, odblokowywać tą osobę. Dlatego tutaj jest bardzo ważne, żeby no, w tych sprawach bezwzględnie korzystać, zaznaczam, ze specjalistów w zakresie prawa upadłościowego, ponieważ prawnik, który nie ma doświadczenia w tej dziedzinie, nie poradzi sobie z tym zadaniem. No i trzeba znaleźć taką kancelarię, która też nie złupi, no bo też to są koszty, przecież to jest praca, którą wykonuje prawnik na rzecz bardzo ważnej rzeczy. Pan dotknął właśnie ten młody człowiek, o którym wspomniałem, który chcąc pomóc ojcu, zarządzał przez pewien czas jego przedsiębiorstwem, zgłosił się do nas o pomoc. Kiedy przedstawiliśmy propozycję rozliczenia wynagrodzenia dla niego, był zszokowany. Mówiłem, czy pan nie pomylił się tutaj, bo wysłałem mu mailem, pisuje mi, prawda, czy pan nie o 1-0 nie napisał mnie. Ja mówię, dlaczego? No bo wie pan, ja byłem na konsultacji w kancelarii w dużym mieście i zażądam go za pomoc w tej jego sprawie 25 tysięcy złotych. Za samą konsultację? Nie, za pomoc w przeprowadzeniu go przez tą operację, więc to są pieniądze, które abstrakcja, człowiek nie ma. Przede wszystkim nie odwzorowują rzeczywistej wartości tej pracy. Ja oczywiście nie będę mówił o naszych stawkach, prawda, bo nie jest to audycja poświęcona tutaj ocenie pracy kancelarii prawniczej czy fundacji. Natomiast wartość tej pracy jest wielokrotnie niższa niż kwoty, której zażądano od niego. Także też trzeba roztropnie tutaj tej pomocy prawnej poszukiwać. Dobrze, wydaje się, że tyle tytułem wstępu wystarczy, bo to już 40 minut i poprosimy teraz słuchaczy do kontaktu z nami. Na Facebooku już nasze zdjęcie jest, czekamy na komentarze, na pytania. Również proszę zajrzeć na stronę internetową www.fundacjadobra.pl. Tam będą też szczegóły i telefonicznie kontakt do studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Prokurator Trybunału dla Nieletnich zażądał kary 12 lat. Sąd orzekł karę 9 lat i 8 miesięcy więzienia dla trzech mężczyzn. Nastolatków uznano za winnych łącznie trzech napadów w Rumunii. Na Polaków, na turystów oraz transseksualnych posterów. Jak Europa, tutaj mamy podstawowy błąd, próbując przełożyć nasz system prawny, a między innymi oczywiście system prawny, do ludzi, którzy w żadnym wypadku nie przestrzegają, nawet nie chcą przestrzegać tego systemu. I to nie ma po prostu prowadzenia. Włosy rzeczywiście w tym przypadku, dostawiam, udało się dobrze sobie radzić, to znaczy szybkie skazanie pełnoletnich napastników i obecne procesy niepełnoletnich. Natomiast Włosy oczywiście są pierwszym państwem dla tych imigrantów, którzy stają się przez Libię. Obozy włoskich właśnie przechodni. Niestety na całe państwo zauważa politolog dr Grzegorz Piątkowski. Ekspert wskazuje, że napływ masy obcych kulturowo niewykształconych imigrantów wpływa na nastroje społeczne. Pełnomocnik parę Polaków, ofiar brutalnego napadu, przekazał sądowi w Bolonii listy od obojga Polaków, których napisali między innymi, że są w bardzo złym stanie i że wymagają długiej kuracji. To wszystko z tym wydaniem.
Niestety na wschodzie skręcony na południe Polski zachowanie duże niż Stanisławy Śmiech. Na pozostałym obszarze zachowanie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od minus 9, minus 5 stopni na zachodzie i północy kraju oraz w rejonach podmórskich do minus 3, minus 1 w centrum i na południowo na wschodzie. Na północy lokalnie minus 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Przeważnie północny. Już tam we wschodniej połowie kraju zachowanie umiarkowane i duże. Czyli stanisławy śnieg. Na pozostałym obszarze kraju zachowanie małe i umiarkowane. Może padać. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni do 2. Wiatr na zachodzie kraju słaby, południowo wschodni. Na wschodzie słaby i umiarkowany północny. Ciśnienie do zachodu południe wyniesie 1400 hektopaskale i będzie to nieznacznie wahać. Jak syna, który snu zbudził cię i tak jak pierwszy raz podały mi znów czas i jak odnaleźć sen. Bardzo proszę o wysłuchanie się Maria Zawczydziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam Państwa. To jest Państwa wywiadu. I jak Wam w tej porze zachęcamy, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dla chętnych, którzy chcieliby modlić się na wyjątkowo, przypominamy numery telefonów do studia w Toruniu. Polska Północna 56 655 23. Polska Południowa 56 655 23 56. Numery w naszej rodzinie 536 600 i 536 620. I dwa numery dla widzów i słuchaczy spoza Polski. Tak, tak, słuchamy pana. To tyle, tak? To znaczy podajemy stronę internetową www.fundacjadobra.pl. Tam są telefony, szczegóły, akurat jeżeli chodzi o niego, ale to jest rzecz nie tylko, którą ten pan załatwia, to jest prawo, które działa w Polsce, także to... Proszę uwierzyć, że tak jak ostatnio ten pan powiedział o tym młodym chłopaku, który po ojcu przyjął schedę, rozmawiałem co najmniej z trzema kancelariami i od 18 tysięcy do 6 tysięcy. Są za to usługę, no więc w tej chwili, kiedy z żoną popłacimy wszystkie, jak wyszły media, to nam na miesiąc zostaje 620 zł na przeżycie, dla nas 6 tysięcy czy 18 to jest. Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No ale tak czy siak postaram się do nich zadzwonić. Dziękuję za piękną audycję. No, szczęść Boże. Chwileczkę, może jeszcze jakieś dodatkowe pytanie pan ma. To jest, znaczy, może nie pytanie, tylko...
Poprosiłem, żeby pan napisał na adres mailowy o swojej sytuacji. Postaramy się odnieść do tego i ewentualnie wtedy kontakt z panem nawiązać. Dobrze, tak to zrobię. Proszę tylko powiedzieć jeszcze, czy pan jako przedsiębiorca składał wniosek o ogłoszenie upadłości? Nie. To tutaj pojawia się pewien trudności. W tym, żeby panu pomóc, ale no, na podstawie tych informacji, które pan przedstawił, nie mogę od razu zdyskwalifikować pana z tej procedury oddłużeniowej, czyli nadzieja jest, ale wymagałoby to bardziej szczegółowej analizy. Także bardzo proszę napisać do nas. Dziękuję za informację, ale jeszcze jedną rzecz powiem. Już się dowiedziałem, że powinienem to upadłość zgłosić w tym chwili, kiedy prowadziłem działalność gospodarczą. Tylko zatem muszę Święta Maryja, Matko Boża, czy nawet komornik, który później się zajął moją sprawą, nikt nie podpowiedział, że jest taka możliwość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. To jest właśnie ciekawe. Ani komornik, ani urząd skarbowy, ani pracownicy Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Nikt nie podpowie. Pełna rzeczywistość. Od dłuższego czasu widzimy, że Matka w urzędzie skarbowym ma Pan kłopoty. Zwraca się z prośbą o przesunięcie, odłożenie i tak dalej. Czemu się Pan męczy? Cóż Panu? Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Ostrzeżcie się Pan i zacznie Pan od nowa. Pozdrawiam. Nikt tego nie powie. I to jest właśnie to, ta szczelność urzędnicza, przepraszam, powiem, no nie chcę urzędników wszystkich obrażać, bo moje grona jest siwy i fantastyczne, ale... Dobrze, Panie Januszu, dziękujemy za ten telefon. Kolejne już są. Bóg zapłać. Słuchamy Radio Maryja. Wstąpił na niego w postaci cielesnej niby ojca, a z niego odezwał się głos. Ty jesteś mój syn umiłowany. W tobie mam upodobanie. Ja jestem w takiej sytuacji, że moje życie właściwie zostało zniszczone przez długi spółki, w której ja byłam tylko jedynie figurantem. Czyli po prostu spadły bardzo długi. Bardzo duże długi, w granicach miliona złotych. Chciałam po prostu jeszcze wcześniej, 10 lat temu, ratować moje małżeństwo i zgodziłam się być figurantem, której po prostu dlatego, że po prostu prowadziłam sklepik. Ale chodzi o to, że mój były mąż, no po prostu robił mi te długi z tą edukacją. No i pewno to jest figurantem, dlatego, że ja byłam na Rusie, a mój były mąż był na Gruzie. No i on się zarządzał finansami w tej spółce. Razem z moimi byłymi dwoma spółkami. No i chodzi o to, że ja nie robiłam żadnego przelewu, nie dostałam nigdy nawet jednej złotówki przysłowiowej zysków od tej spółki. A po zakończeniu jej działalności wszystkie długi padły zupełnie bezzasadnie na moją osobę. Czyli chodzi o to, że spółka w ogóle nie powinna znajdować, bo przyniosła właściwie w rozliczeniu z urzędem skarbowym milion złotych zysku. No mówię, ja nie dostałam nawet złamanego grosza takiego przysłowiowego zysku, ale że mojemu byłemu mężowi i wspólnikom było tego za mało, to oni po prostu doprowadzili jeszcze do zadłużenia tej spółki na drugi milion złotych. Czyli chodzi o to, że po prostu nie zapłacili za terminowe faktury na zakup materiałów, tak jak spółka produkowała okna, czyli na zakup materiałów do produkcji okien. Święta Maryjo, no i teraz Matko Boża, w sytuacji, kiedy ja byłam figurantem, no po prostu musiałam w ogóle odprowadzić też podatek, który właściwie to straszliwe koszty od kwoty zysku tej spółki, której po prostu nie dostałam nigdy do drugi zysku, jednak podatek musiałam uregulować. W tej chwili naprawdę, właściwie tak na dobrą sprawę, to ja cierpię biedę, a wie, znaczy, a wszystkie trzy osoby, które w tej spółce zarządzały finansami, bo ja tam nawet jednego przelewu, no nie robiłam żadnych operacji, byłam tylko figurantem.
Zdrowaś, to one żyją znacznie ponad stan. Widzą to organy wymiaru sprawiedliwości, nasze tutejsze, w sumie małgorskie. I chodzi o to, że ja zgłosiłam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa właśnie przez te trzy osoby, że to działanie było na moją szkodę właśnie i zawiadomiłam właśnie tutejszą prokuraturę. Z tym, że niestety tutaj doszły do znajomości po prostu mojego byłego męża. No i chodzi o to, że w tej chwili po prostu nie mogę dojść w ogóle żadnych ustaleń. Tym się wie, dlatego że prokurator utajnił przestępstwo. No i ja na razie na dzień dzisiejszy to są dwa dodatkowe zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora i zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez biegłego z zakresu księgowości, który również właśnie utajnił właśnie to, że w tej spółki w ogóle zniknęły pieniądze. Czyli po prostu prokurator w ogóle nie zauważył z tego faktu, że w spółce tej był zysk udokumentowany właśnie z rozliczeniem z urzędem skarbowym zysk w kwocie miliona złotych. I zysk w kwocie miliona złotych oznacza, że wszystko powinno zostać opłacone i po opłaceniu wszystkich kosztów związanych z produktą okiem, no powinien zostać jeszcze ten milion właśnie złotych zysku. Wodą. No i właśnie ja jestem teraz w takiej sytuacji, że będą naprawdę w ogóle niezawinione dłużni, że po prostu ja się do nich w ogóle nie przyczyniłam, a jednak no na mnie one ciążą i dosłownie zagraża mi licytacja mojego domu, w którym mieszkam, no po prostu moje życie jest zniszczone. Bo w gruncie rzeczy tak na dobrą sprawę ja żyję po prostu w tej chwili w ten sposób, że nawet samochód, którym dowożę tą wartą, to jest kłopot jakiś czas, po prostu jest licytacja ogłoszona, obwieszczenie o licytacji samochodu, a więc no moje życie stało się po prostu taką wartą wspomornikiem w gruncie rzeczy w tej chwili. Także bardzo proszę o właśnie pomoc w sytuacji właśnie no tej mojej, nie w sumie. Czy są jakieś sposoby, żeby po prostu móc których nie powstania jeszcze nie przeczytałam, żeby one po prostu ciążyły na mnie. Dziękuję Pani Bogu miło. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę jest Pani pewnie jedną z wielu kobiet, które w podobnej sytuacji się znajdują. Kilka niewiast. Niektóre w tej chwili płacą cudze długi, w istocie zwróciło się do nas o pomoc. Niektórym udaje się pomóc i na podstawie tego, co Pani mówi, widzę szansę na to, żeby mogła Pani z takiego obdarzenia skorzystać. Natomiast poprosiłbym o ewentualny kontakt poprzez stronę internetową fundacji. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Słuchamy Radio Maryja. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Słuchaj, Maryjo, kogo witamy i skąd? Módl się za nami grzesznymi. Teraz witamy Panie Piotrze, słuchamy. Chciałem się zapytać o taką sprawę. Słuchając Waszej audycji, mam rodzinę osoby, która się po prostu zadłużyła bardzo mocno, wciągnęła dług w to żonę. Dług, jestem zaskoczony, że nie ma takiego majątku, a banki udzieliły mu bardzo wysokiego kredytu, że przekroczył praktycznie dwa razy jego majątek. I jest bardzo dobry człowiek, ale niestety je trochę pogubił. I szukamy dla niego rozwiązania, bo nawet rozpoczął działalność gospodarczą po to, żeby to spłacić, ale po prostu to jest tak wysokie kwoty, że nie jest w stanie. Chodzimy do lekarza, leczy się. I szukamy dla niego rozwiązania, bo próbował handlować samochodami, żeby spłacić te długi, ale okazało się, że Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Panie Piotrze. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki. Wspomniał Pan, że dzwoni Pan ze Śląska, sugerowałbym, żeby Pan czy osoba zainteresowana, żebyście poszukali Państwo na swoim terenie specjalisty w zakresie prawa upadłościowego. Mówię o kancelarii prawnej, chodzi o adwokata lub radcę prawnego i skonsultowali swój problem już bezpośrednio z takim specjalistą. Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. W tej chwili nie mamy telefonów, co jeszcze? Jeśli będziecie można zachowywać moje przykazania, jeżeli chodzi właśnie o takie trudne sytuacje. Powiemy, że szereg takich sytuacji kończy się samobójstwem. Kto spełnia wolę ojca mego, zostaje który jest żona z dziećmi, bez środków zupełnie. Także... Aha, mamy telefon, słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże, ja dzwonię spod Warszawy i mam takie pytanie. Szczęść Boże. Jak pani poprzednio. Kogo witamy? Agnieszka spod Warszawy. Witamy panią Agnieszkę. Chciałam zapytać, czy żona może starać się o upadłość jako osoba fizyczna, nie mając prowadzącą gospodarczej działalności, natomiast właśnie, ta pani poprzednio mówiła, też mam takie długie, mój mąż właśnie ma takie długie, ale jesteśmy we wspólności majątkowej. Ale nas zba podesłego. Właśnie nie potrafię się wyplątać z tego, ja podejrzewam, że za jakiś czas komornik zapuka i też do mnie, to znaczy w sensie mojej pensji i tak dalej. Czy mam jakieś szanse na obronę? Rozumiem, że pani